Zza kulis w Chili Z. Przy mikrofonie Max Ber, audycja Zza kulis w sobotnie popołudnie. Moim kolejnym gościem, artysta wybitny, facet, który ma za sobą mnóstwo ciekawych doświadczeń, Marcin Rogal, zwany również jako Mr. R. Pride. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Marcin, no to co to dla ciebie w takim razie znaczy Mr. Art Pride? Skąd to się wzięło? Skąd od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, no, że pochodzę z bardzo małego miasta i powiedzmy, załóżmy, że jakiekolwiek formy aktywności, które by wychodziły poza takie normatywy, to zazwyczaj ludzie czasami mogli się z tego śmiać, kurde, denerwuję się. Ze spokojem, dobra, nie ma problemu. Muszę rozgadać. Ze spokojem, dawaj, nie ma tak. problemu. Jakiekolwiek inne formy aktywności, które wychodziły poza schematy, czasami nie były mile widziane, czy tam niektórzy się tam się śmiali, czy żartowali. I akurat wtedy, kiedy zacząłem malować, wtedy byłem po maturze, już mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i stwierdziłem, że no jednak lubię to robić i dlatego stąd się wzięło to ta nazwa, Mr. R. Pride. MR to także jest na moje inicjały. Także. No właśnie, każdy obraz podpisujesz w ten wyjątkowy sposób. Dajesz też tak naprawdę trochę nonszalancji od siebie. Wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych. Najpierw hydraulik, później model. Tak. Na końcu artysta, malarz. Andrzej Pongowski w ostatnim wywiadzie wspominał, że jest artystą komercyjnym, który maluje na zamówienie, jak wielcy twórcy. Kiedyś on wręcz szczyci się tym, że potrafił usiąść do swojej pracy i robić pod klienta, wtedy kiedy klient nakreśla konkretne ramy. Wiem, że szkoły bywają różne. Ty malujesz stricte chociażby troszeczkę pod siebie, z tego co obserwuję. Znaczy tak i tak, także ja też się w 100% po tym podpisuję, co powiedział, no bo no, im więcej mamy klientów, to tym więcej możemy tworzyć też, także to jest normalna rzecz, także ale myślę, że najczęściej mówią tak ludzie, że ktoś jest komercyjny, że się sprzedaje, ale ci sami ludzie tracą 8 godzin dziennie czy 10 na pracy, których nie lubią, także nie wiem, kto tu się bardziej sprzedaje, czy jest komercyjny, także to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, także. A powiedz mi, w którym momencie ty zacząłeś wyznawać taką metodę prób i błędów na zasadzie, że trochę robisz pod klienta, a trochę sam próbujesz i wyprzedzasz sam jakby to, co może się podobać lub też nie? To znaczy, tak chyba od samego początku, na początku wiadomo, był okres, żeby odkrywać siebie, co się lubi malować i tak dalej, w sumie ten okres cały czas trwa. Staram się coś nowego rozwijać, jakieś nowe powiedzmy style, no ale trzeba być otwarty, no bądźmy realistami, trzeba płacić rachunki. Trzeba mieć na życie, a im więcej mamy też budżetu, żeby im więcej zbierzemy budżetu od klientów, tym więcej mamy czasu, żeby stworzyć właśnie i rozwijać swoje inne rzeczy. Także, ty jesteś zawsze bardzo, co mi się podoba, zawsze taki osadzony, jeżeli chodzi o kwestie finansów. Dziękuję. Też wiem, że po tych finansach, jeżeli chodzi o stronę biznesową, wykształciłeś się w dosyć fajny sposób. Mam też pytanie dotyczące tego, że nie straszna ci żadna praca. Wróćmy do początków, kiedy tak naprawdę szukałeś swojej drogi. To była metoda prób i błędów, kiedy wspominasz, że najpierw pracowałeś jako hydraulik w Stanach, te roboty budowlane, trochę modeling, a później ta praca artystyczna. Znaczy może właśnie chronologicznie, jak jeszcze byłem w czasach licealnych, to czasami sobie tam pomagałem na jakichś budowach czy coś i ja się z rodziny wywodzę takiej, co no, mój dziadek świętej pamięci był stolarzem, mój tata no to zajmował się budowlanką, remontami, także widziałem, jak to się robi, to dla mnie była naturalna rzecz. W czasach licealnych planowałem być inżynierem budowlanym albo architektem, no ale tak się życie potoczyło, że wylądowałem w Stanach i najłatwiejsze, wiadomo, dla każdego mężczyzny jest praca przy budowie, prace budowlane. Modeling wyszedł w ogóle zupełnie przypadkiem, po prostu w którymś tam momencie ludzie zaczęli komentować, że powinienem spróbować, także spróbowałem, ale w tym samym czasie pracowałem ciągle na budowie, także mam takich kilka ciekawych historii, że w czasie lunchu w pracy cały taki spocony, brudny poszedłem na casting i akurat tu pracę dostałem, bo się spodobałem jakimś tam Włochom. Że... Czyli taki taki po macho prostu, z... może nie macho, ale no po prostu chyba zawsze się staram, żeby być po prostu sobą, szczególnie, że dlatego mam taki wielki szacunek takich różnych takich prac, czy takich nawet, czy sprzątających, sam kiedyś w ogóle pierwsza moja praca w Stanach to było na takim kempie, takim powiedzmy weekendowym dla ludzi, ja tam po prostu sprzątałem, zbieram śmieci i to mi w ogóle nie przeszkadzało, bo no ktoś musi tę pracę wykonywać. Oczywiście bez takich osób. Życie jest na tyle przewrotne, że wiesz, dzisiaj tu jestem zaproszony przez ciebie, a za rok czasu nie wiadomo, także trzeba by trochę pokory i tak do tego staram się podchodzić. Wspomniałeś kiedyś, że wieś
na Podlasiu, z której tak naprawdę starasz się nie uciekać, która daje ci spokój ducha. W porównaniu z Nowym Jorkiem jest czymś, co można po pierwsze zestawić, a po pierwsze czymś w kierunku, czego ty bardziej dążysz. Co dały ci te Stany? Na pewno musiałem przejść przez wiele takich sytuacji niewygodnych, bym powiedział. No trzeba było, przypominam sobie właśnie, jak była ta moja pierwsza, jedna z pierwszych prac jako hydraulik i jak przyszedł wtedy ten kryzys w Stanach. Czyli to był rok 2008? Tak, tak, tak. Ja miałem 18, 19-20 lat wtedy. A co cię wywiało za ocean? Głównie ta praca, głównie możliwość zarobkowania? No chyba na początku myślałem, że na wakacje, ale jakoś tak się przedłużyło kilka lat. A ciągnęło cię zawsze w stronę takich wielkich rzeczy? Bo wspominasz o tym, że wywodzisz się z mniejszej miejscowości. No to pomysł na to, by w wieku 18-19 lat wywieźć siebie za ocean po prostu do pracy czy na wakacje jest dosyć odważny. Znaczy może żadny przygód może. Okej. Okay. Także właśnie chyba, może powiem taką historię, anegdotę, że ja pamiętam, że jeszcze wracając do czasów licealnych, jak było w klasie maturalnej, ja byłem na matwizie, z matematyki szło mi całkiem nieźle, z fizyki zawsze miałem dwóje, także nie szło mi to w ogóle najlepiej, ale wtedy zdecydowałem, że chciałem być inżynierem budowlanym i w pół roku się nauczyłem fizyki, że rozszerzoną zdałem to na 50 parę %, także to już wystarczało. I pamiętam taką sytuację, że nasz nauczyciel zapytał się w klasie, kto zdaje maturę z fizyki i stali tam kilku takich dobrych uczniów i ja i cała klasa się śmiała. Ale później mi się przyznali po maturze, jak były wyniki, że jednak im pokazałem. Także stwierdziłem, że lubię tak pokazywać, pomimo co ludzie mówią, że coś można zrobić, coś stworzyć. I chyba taką, no, z tą filozofią przez lata tak cały czas idę. No tak, sukces twój zawsze rozwija się w ciszy tego lasu, w ciszy tej aury spokoju, bo mówisz, że nie lubisz takiego zgiełku i błysku fleszy. A w którym momencie artysta Marcin Rogal postanowił rzucić zajęcia, które dały mu tak naprawdę lekcje życia i złapać za pędzel? To znaczy, jak już byłem w Stanach, tam minęło parę lat, także już wtedy, co już nie pracowałem w tej firmie hydraulicznej, no i wracając do tego kryzysu, no to w którymś momencie uświadomiłem sobie, że jak mój szef nie ma pieniędzy, to ja też nie mam, także wcale to nie jest bezpieczeństwo bycie na etacie, to stwierdziłem, że zwolnię się po prostu, nie mając za dużo pieniędzy, jakoś tak się ułożyło, że byłem w stanie już swoje własne prace jakieś remontowe znaleźć i to była bardzo dobra lekcja, bo sam musiałem się nauczyć, jak z klientem rozmawiać, mimo że tam jeszcze angielski kulał i tak dalej, no ale potrzebowałem pieniędzy, także po prostu trzeba było się jakoś to przełamać. A sztuka to była taka odskocznia tego wszystkiego, to modeling i wiadomo, to jest bardzo dużo presji, o tym się nie mówi, ale to jest bardzo dużo presji, szczególnie jak są no, młodzi ludzie. I ta praca, w sumie praca mi sprawiała dużo przyjemności, jeśli chodzi o takie rzeczy budowlane, no ale też walka o klienta i tak dalej, także z tych dwóch takich rzeczy, co pracowałem, no to sztuka była taką odskocznią i w którymś momencie zauważyłem, że ludzie nawet jak się zapytają, chcecie to kupić, to ktoś to kupił, także wiedziałem, że w tym jest jakaś taka przyszłość. Ale zawsze byłeś uzdolniony w tym kierunku, czy w którym momencie ty zacząłeś szukać tak naprawdę tej możliwości takiej odskoczni? Czym była w tamtym momencie dla ciebie sztuka? Znaczy ja zawsze wiedziałem, że umiem rysować dobrze wtedy, ale jakoś wtedy nikt się na to tak nie zwracał uwagi, prawda, że to takie... Nie zazwyczaj się nie patrzy, kto ma jakie oceny z plastyki, tylko kto ma z matematyki, biologii i tak dalej, także... Czyli u ciebie ten mózg taki ścisły szedł w równej, że tak to ujmę, flance z tym rozwojem twojego stylu. Twój styl, jak już wspomniałem, jest dosyć charakterystyczny. Ty go odkrywałeś przez lata, uczyłeś się tego, czy on jest czymś nasączony? Znaczy, cały czas się czegoś uczę, dlatego ja na przykład nie lubię, żeby moja sztuka czy moje obrazy były definiowane jakoś jakimś jednym stylem, bo cały czas coś szukam, staram się odkrywać i to się cały czas zmienia. Teraz jestem już powiedzmy starszy, mam rodzinę, to też już zupełnie troszkę inaczej patrzę, także ciężko tak zdefiniować, także dopiero może jak będę już powiedzmy po śmierci, może ktoś kiedyś zechce się pofatygować i wrzucać w jakieś konkretne ramy. Od którego momentu facet, który trzyma pędzel, maluje, może twoim zdaniem nazywać się malarzem? Czy to jest moment, w którym ktoś pierwszy raz kupi twój obraz? Czy to jest moment, w którym ty czujesz się na tyle pewien, że możesz komuś zaoferować sprzedaż takiego obrazu? Ja osobiście poczułem to chyba dopiero pół roku temu, albo rok temu. Bo sobie w końcu w którymś momencie uświadomiłem, że... Bo mówi się o tych 10 tysiącach godzin przepracowanych, prawda? Żeby sobie wtedy, że jesteś w czymś bardzo dobry.
i sobie właśnie tak przeliczyłem, ile już obrazów stworzyłem, ile czasu spędziłem na to i wtedy się miałem, o, tu już jest ponad 10 tysięcy. Także wtedy poczułem taką ulgę, że okej, to teraz już można na spokojnie sobie pracować i dalej rozwijać. Także to był chyba ten moment. A moment, w którym zdecydowałeś się na to, że twoim głównym źródłem utrzymania ciebie, twojej rodziny, twoim pomysłem na życie, na biznes będzie sztuka, to moment, w którym tak naprawdę ona dawała ci bezpieczeństwo finansowe, czy poczucie, że w tym jesteś najlepszy? Raczej może wróćmy do... Wtedy jak wróciłem ze Stanów do Polski, to wtedy zacząłem coraz jeszcze więcej malować, bo musiałem się jakoś odnaleźć tutaj. I... Ale w którymś momencie stwierdziłem, że to nic mi nie daje, prawda? Tylko samą satysfakcję. I myślałem w ogóle, żeby... Przepraszam, porzucić malowanie. Ale wtedy stwierdziłem, no ale co innego chciałbym robić. Także nie poddałem się z tym. I wtedy była teraz kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie, no dobra, ale co zrobić, żeby to sprzedać? Także jak znaleźć klientów, w jaki sposób, powiedzmy, zbudować zaufanie przez internet, żeby ludzie na świecie kupowali? Także zadałem sobie jakiś taki szereg pytań i starałem się znaleźć rozwiązanie i nad tym pracować. I pierwsze Także... pytanie, które sobie zadałeś, to poza klientami było? Poczucie na tej liście pytań, że chcesz wiedzieć, jak to robić, chcesz się wykształcić w tym kierunku, bo ty skończyłeś studia finansowe, tak. A niekoniecznie poszedłeś na Akademię Sztuk Pięknych. Bo powiem tak, że w sumie tak dokładnie nie pamiętam, co ja wtedy szukałem, ale na pewno się interesowałem, czy są jacyś młodzi artyści, którzy z tego dobrze żyją. Także wtedy wpisywałem sobie w internet, szukałem, znalazłem. Wtedy stwierdziłem zobaczyć, jakie oni kroki podjęli, tak żeby... Po prostu robiłem sobie taki research i starałem się znaleźć odpowiedzi na te pytania. I jakoś się na szczęście udało, no i cały czas się staram rozwijać. Tak na przykład teraz wróciłem z wystaw i też tam... ale nawet szczerze nie miałem czasu nawet usiąść i przemyśleć dokładnie, co można było zrobić lepiej, bo cały czas w biegu. Ale cały czas się człowiek uczy, także myślę, że nawet jeżeli zdrowie pozwoli, będę malował na 40 lat od teraz, no to nadal będę miał jakieś pytania, żeby coś jeszcze poprawić i co zrobić lepiej. Skończyłeś finanse na jednej z warszawskich uczelni. To dało ci poczucie świadomości, że wchodzisz w świat kwot, nie mówmy jakich, bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale kwot, którymi musisz wiedzieć, jak operować? Tak, na pewno to dużo pomogło, całe spojrzenie na finansową kwestię tego, jak zarządzać finansami i no niestety, no jeśli chodzi o samo malowanie, to wiadomo, to jest taka część artystyczna, trzeba szukać prawda, jakiegoś natchnienia do malowania, sposobu, ale cała reszta to jest po prostu no, część biznesowa, to są, trzeba trochę spojrzeć chłodnym okiem i to są, no z perspektywy ekonomisty, to są towary, które trzeba znaleźć kupca, za ile można powiedzmy je sprzedać, prawda, i jakie są koszty wyprodukowania, w cudzysłowie, koszty pakowania, wysyłki, jest bardzo dużo różnych rzeczy związanych z tym, także to na pewno pomaga. Na pewno to sobie uświadomiłem, kiedyś czytałem taki artykuł, że w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o branżę muzyczną, to muzycy zarabiają 7% z wszystkich dochodów z branży muzycznej. Sobie uświadomiłem, czyli artyści naprawdę bardzo mało zarabiają, nawet mimo, że znamy te duże nazwiska, czyli całe pieniądze są za kulisami. Także stwierdziłem, no to rozkopmy te kulisy w świecie sztuki, no i tak to się wszystko właśnie potoczyło. I w tym momencie postanowiłeś zostać tak zwanym multiinstrumentalistą, który zapewnia sobie zarówno bezpieczeństwo finansowe, odkopałeś kulisy, dowiedziałeś się, jak pośredniczyć w tym handlu międzynarodowym i lokalnym, a oprócz tego wszystkiego zostałeś artystą. Te dwa światy się w żaden jakikolwiek sposób nie kłócą u ciebie? Nie. Ja myślę, że to jest bardzo fajny balans właśnie, dlatego że wiadomo, no ogólnie jest taki stereotyp, że artysta to jest taki no trochę nieogarnięty, szczególnie finansowo i życiowo, a jednak powiedzmy, no czasami się też to zdarza, ale jednak to powiedzmy takie typowe, w cudzysłowie szare życie ściąga mnie na ziemię, także trzeba to jakoś prowadzić, żeby to miało ręce i nogi. I do tego jeszcze dodam, że ściągając się na ziemię, to lubię też czasem robić pracę w ogrodzie czy wokół domu, bo to już naprawdę... Ściągasz się. Tak, ściągam siebie i wtedy myślę, że to pomaga zostać, żeby zostać takim normalnym po prostu człowiekiem. W jaki sposób, Marcinie, internet pomaga ci tak naprawdę szerzyć swoją twórczość? Bo wiem, że działasz mocno na Bliskim Wschodzie. Czy w Polsce również? W Polsce ostatnimi czasy troszeczkę mniej. No nie ukrywam, pierwsze moje takie poważniejsze kroki, gdzie sprzedawałem obrazy, to były w Polsce. Ale trochę mi się wydaje, że dosięgnąłem pewnego pułapu cenowego, którego już tak nie mogłem bardzo przeskoczyć. No i żeby zwiększyć wartość, no żeby przekonać ludzi, że trzeba było trochę wyjść poza granicę Polski. I na początku były pierwsze kroki, to była właśnie Europa Zachodnia.
Ale po Europie Zachodniej też pewien pułap osiągnąłem i też trzeba było dalej przeskoczyć, to stwierdziłem, że może kraje arabskie. I tam teraz mi się właśnie bardzo dobrze wjedzie. A internet bardzo dużo pomaga. No jednak wszystkich takich moich dobrych znajomych to poznałem przez, no głównie Instagram aktualnie. Czyli to jest medium społecznościowe zarówno, które może tak naprawdę być taką galerią sztuki, ale jednocześnie czymś w rodzaju bezpośredniego pośrednictwa, jeżeli chodzi o świat finansów, o świat relacji biznesowych? Tak, 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 bo szczególnie, że dużo jest artykułów, już pamiętam nawet 2-3-4 lata temu czytałem, że teraz najlepszą galerią, największą na świecie, jeśli chodzi o sztukę, to jest Instagram. Że to jest nawet zagrożenie dla takich galerii fizycznych, takich, które można spotkać na ulicy. No, i też tak, to są takie przewidywania, że w przeciągu tam 5-10 lat większość tych galerii upadnie. Może te duże się utrzymają, bo ktoś musi się utrzymać. Muszą mieć renomę, muszą też Tak, ale w dzisiejszych czasach, kiedy można znaleźć sobie artystę online, znaleźć sobie w bardzo łatwy sposób jego Instagram czy stronę internetową, się skontaktować z nim bezpośrednio, to no, niestety taka jest kolej rzeczy. A ciebie co najbardziej inspiruje, jeżeli ty szukasz sobie w głowie pewnych inspiracji, bo ta twoja popkultura mocno wybrzmiewa. Czytałem jeden z wywiadów, w którym wspominałeś właśnie, że marka Patek też nie jest ci obca, jeżeli chodzi o umiejscowienie siebie w twoich obrazach. One są dosyć kulturowo w przepychu. Tam jest mnóstwo różnych odnośników. Czy właśnie się... zależy, które style, bo niektóre mam też obrazy takie coś minimalistyczne, czy lubię bardzo malować kobiety nagie. Okej, okay, no to są dłonie, też, także ale, mam takie też właśnie... ale masz swój styl. Kiedy ja obserwuję twoje prace od kilku lat, one są dosyć charakterystyczne. Te postaci są w pewnym stopniu narysowane w taki rogalowy sposób. Jeżeli chodzi o twój tak naprawdę moment, kiedy siadasz, kiedy brakuje tej weny, to daje ci odskocznia te pomysły, czy właśnie kontakt ze sztuką w internecie? Znaczy różnie, powiem szczerze. Czasami po prostu nawet... to się też cały czas zmienia, powiem szczerze. No aktualnie ostatnio zacząłem myśleć o tym, ale to wyszło z rozmowy z moim innym kolekcjonerem, że coś tam rozmawialiśmy o sztuce i tak dalej i w sumie taka jedna myśl wyszła z tej naszej rozmowy, że aktualnie mi się wydaje, że często ludzie przez ten natłok informacji, bo jesteśmy zasypywani informacjami, socialami i tak dalej, nawet ludzie nie mają czasu, żeby usiąść i popatrzeć na cokolwiek, nawet na jakieś, nie wiem, rzeźby w parku i sobie trochę pomyśleć, pomedytować, także jesteśmy tak zalewani tymi rzeczami. I na przykład to mam taki, to buduje w mojej głowie, z tyłu głowy taki nowy obraz, który chciałbym namalować, także to się cały czas zmienia. Także... Ale ty wydajesz się być bardzo poukładanym facetem, jako artysta. Jako artysta żyjesz Excelem, jeżeli chodzi o twój harmonogram dnia? Też, tak, tak, mam. Mam kalendarz nawet. Do tego teraz nawet, tak, mam kalendarz, mam Excela, wszystko sobie zawsze prowadzę. I nawet jeszcze do tego takich małych detali dochodzi, że zanim pójdę, położę się spać, na kartce sobie zapisuję, co mam zrobić danego dnia. Nawet łącznie z tym, wyślij SMS-a do tej osoby, zadzwoń do tej. Także przynajmniej mam głowę czystą. Czyli zawsze jest wszystko odhaczone. Tak. A co daje ci poczucie największego spokoju, takiego poczucia, że ty dobrze robisz, że dobrze działasz, że zasypiasz ze spokojem. To są jak gdyby odniesione sukcesy, to są liczby, kiedy jako chłopak, który musiał ciężko pracować, dzisiaj wiesz, że osiągnąłeś sukces. Znaczy, mówiąc szczerze, i to niestety, no, zejdę znowu na ziemię, aktualnie największy spokój dają liczby, bo przynajmniej na jakiś czas wiem, na jakieś tam, załóżmy, x miesięcy czy tam lat można... Mogę nie martwić się o sprzedaż czy coś tego typu, także to daje duży spokój. Także w sumie teraz zawsze tak mówię, że największy spokój, przepraszam, wróć, że najlepszą rzecz, co pieniądze mogą kupić, to jest spokój. Rozmawiamy w przerwie o kulisach twojego zarządzania czasem. Pokazujesz mi Excela, w którym masz wszystko poukładane. Jesteś artystą, który tak na dobrą sprawę przewiduje rzeczywistość. Nigdy cię to nie blokowało, jeżeli chodzi o poczucie wolności artystycznej? Znaczy, może nie, bo nawet... Uważam, że to pomaga wręcz, bo wtedy na przykład wiem,
Czym dużo się mówi o tym, że trzeba brać ryzyko, ale przekalkulowane ryzyko. Także według tego staram się żyć. Także... No ale jeżeli w twoim schedule'u dnia masz tak naprawdę wygospodarowane okienko 6 godzin na malowanie przykładowo i ty siadasz do płótna i rzeźbisz, malujesz, a przez te 5 godzin czujesz, że to nie idzie w tę stronę, w którą powinno, to co się później dzieje z tym obrazem? Znaczy nie, zawsze mam duży zapas. Nie zawsze, nawet jeżeli powiedzmy ktoś u mnie zamawia obraz, to mówię, że zajmie to do 3 miesięcy, a w 1,5 będzie zrobione. Po to właśnie sobie robię cały zapas, czy jakieś sprawy rodzinne wyskoczą, czy ja się mogę rozchorować i z łóżka nie wychodzić przez tydzień. Także tak jest wszystko zawsze przekalkulowane, że no żeby... Jak dam już komuś słowo, to że tego słowa się trzymam. Także, no chyba, że naprawdę coś wyskoczy. Raz tak miałem chyba sytuację, że klienta poprosiłem, żeby tydzień poczekał tylko, a to tylko naprawdę raz w całej mojej karierze. A powiedz, na co dzień ile czasu spędzasz przed płótnem? Raczej, powiem szczerze, że właśnie samo malowanie to jest mniej niż połowa mojego czasu pracy, bo też trzeba prowadzić na ten cały mój, jak to w cudzysłowie, customer service. Także ja się z wieloma moimi kolekcjonerami przyjaźnię. Okej, okay, także... czy codziennie z nimi rozmawiasz? Może nie codziennie, ale też trzeba być dostępny, powiedzmy, porozmawiać sobie z nimi, czy są jakieś nowe zapytania o obrazy, czy trzeba w cudzysłowie papierologię ogarnąć, na przykład wysyłka obrazu za granicę, to się wiąże z tym, że trzeba zrobić odprawy celne, trzeba odpowiednie oświadczenia zapisać, także czy pakowanie, no sam to pakowanie robię, czy zawsze szukam procesu, żeby ten czas był coraz krótszy, ale zawsze sobie nawet myślałem, no może kogoś do pomocy wezmę, ale ile ja bym musiał tej osobie zapłacić, żeby z taką starannością zapakował jak ja, gdzie mi to zajmie powiedzmy godzinę. Także to czasami nie są rzeczy odpowiednie dla mnie, tak żeby... Czy Marcin Rogal, Mr. Art Pride, zawsze będzie biznesmenem, który najbardziej będzie polegał na sobie? Myślę, że tak, bo także nawet z żoną ostatnio rozmawiałem, że jeśli chodzi o powiedzmy nasze jakieś tam sprawy, że jednak zawsze na koniec dnia to trzeba liczyć sam na siebie, bo mimo nawet jeżeli z kimś się współpracuje i ktoś będzie miał bardzo dobre słowo teraz mi uciekło. Nie ma problemu. Jak ktoś ma bardzo dobre intencje, no to nigdy nie wiadomo, czy komuś się noga nie poślizgnie z czyjejś innej winy. Także na koniec dnia zawsze uważam, że trzeba jednak liczyć na siebie albo mieć przekalkulowane ryzyko, jeśli chodzi o współpracę z innymi. Ty budowałeś praktycznie poniekąd samemu swój dom, budujesz swoją markę osobistą, budujesz obrazy. Nie boisz się, że w którymś momencie może ci zabraknąć sił na to wszystko? Czy bać się o to nie boję, bardziej się teraz właśnie skupiam. Ostatnio się bardzo zagłębiłem w stoicyzm. Bardzo mnie to uspokaja, bardzo to jest fajna rzecz jednak. Staram się cały czas dokształcać, czy z finansów, czy właśnie z samodyscypliny, czy z samorozwoju, z różnych dziedzin. I no mam tego świadomość, to jakby to powiedzieć, że no w którymś momencie no każdy umrze, nie wiemy kiedy, prawda? To jest takie bardzo nieprzewidywalne. I powiedzmy, jak to sobie uświadomiłem, to zawsze staram się codziennie mieć czas dla dzieci, jednak te dobrych parę godzin, no bo te dzieci bardzo szybko rosną i w którymś momencie one nie będą miały czasu dla mnie. Także staram się tak za każdy dzień starać się jak najlepiej go wypełnić, mimo no czasami człowiek nie ma natchnienia do pracy, czy do malowania, czy nie ma siły z dziećmi, no ale starać się mimo wszystko, jeżeli jest fajne powiedzenie, jeżeli się dzisiaj czujesz na 40% i dajesz z siebie 40%, to ciągle dajesz z siebie wszystko. Także też nie ma co się biczować, że czasami coś nie wyjdzie. Także tak do tego staram się podchodzić, ale to jest taka moja osobista filozofia. No tak. I z czego Marcin Rogal czerpie siłę najbardziej? Co ci daje poczucie takiego naładowania baterii w momencie, w którym naprawdę masz dzień od 7 do 22 zapisany po brzegi? Czy ty właśnie lubisz być w ciągłym biegu, lubisz pracę? Tak, ja umiem, to jest jakoś tak może taka moja natura, że nie umiem tak odpocząć, żeby usiąść i odpocząć. Często się właśnie ze mnie śmieją, że u mnie odpoczynek od pracy to jest, że sobie dla relaksu maluję albo coś buduję, że nie mam tak, że... Taka moja natura po prostu. Nie usiedzę. Bo kiedy patrzę na ciebie, to widzę, że nawet twoje wyjazdy, takie, które są wyjazdami wakacyjnymi, często są połączone z tym światem twojego biznesu. Ty lubisz już powoli chyba te kierunki bliskowschodnie. Tak, ale tak, teraz właśnie wróciłem właśnie z Kuwejtu i z Dubaju i no, jeśli chodzi o rozkład jazdy, to był bardzo napchany, ale tam po prostu mam już dużo znajomych. I w połowie już w sumie byliśmy padnięci z żoną,
jeśli chodzi o tą ilość rzeczy, ale po prostu, no nie wiem, fajnie jest taki. No tak jak wspominałem, życie jest krótkie i trzeba właśnie starać się całymi garściami czerpać. Ale teraz już planuję, właśnie powoli muszę to zmienić, żeby jakieś takie wyjazdy robić typowo już troszkę na wakacyjne, żeby się wyłączyć. Tak, bo jednak może jednak trochę przesadzam już czasami. Ja czy tak uważam, że trochę zwolniłem z pracą. A jak pracuje się z Bliskim Wschodem? To są jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o kulturę, zupełnie inne osoby, które oczywiście mają tak naprawdę połączenie z nami, jeżeli chodzi o internet, ale trzeba się nauczyć tej międzyludzkiej innej kultury, trzeba podejść do tematu dosyć i tak starannie. I tak i nie, bo równie dobrze bym powiedział, że jeśli chodzi o przekrój społeczeństwa, na przykład jeśli chodzi w Kuwejcie, to bym uznał, że wiele takich różnych mechanizmów jest podobne jak w Polsce. W Polsce też mamy, powiedzmy, starszych ludzi, którzy są, powiedzmy, bardzo zapatrzeni w kościół i na przykład nie przyjmują żadnych innych argumentów niż to, co usłyszą gdzieś tam, prawda, od księdza. Wiesz, czy moją rolą jest cię trochę wypuścić, tak. Więc ja bym chciał, żebyś... Będę bardzo dyplomatyczny. Żebyś chciał nam troszeczkę rąbka tajemnicy udzielić, bo jednak to jest ciekawe, że po pierwsze oczywiście pieniądze, finanse, wiemy i to nie jest żadną tajemnicą, że rynki arabskie, jeżeli chodzi o kapitał, są dobrymi rynkami do współpracy, ale po drugie trzeba umieć nawiązywać tą relację. Ty się tego nauczyłeś w praktyce, czy od razu miałeś, że tak to ujmę, kindersztubę do tego, by nikogo w żaden sposób nie urazić, nie zrazić? Znaczy, może to kwestia mojej takiej, może bardziej powiedział, że to mojej natury, no, że pracowałem, różne robiłem prace, także tak jest takie powiedzenie, no, że tak samo powinno się traktować kogoś, kto sprząta, prawda, powierzchnię, stał takim samym szacunkiem jak jakiegoś szefa czy prezesa jakiejś dużej firmy. I tak do to zawsze podchodzę do ludzi. A wracając, jeśli chodzi o właśnie kulturę arabską, to tak naprawdę ludzie w naszym wieku są prawie tacy sami. Także, no może niektórzy decydują się alkoholu nie pić czy coś, ale to tak poza tym, to z tego samego się śmiejemy, tak samo się nawet wyzywamy dla żarty czy coś, także jakoś ja się tam właśnie dobrze odnajduję, ale po prostu jestem otwarty na te religie i jakoś nie mam takich zachowań, jakoś da się oczywiście, że da się nawiązać ten dialog, ale jest to nietypowe, bo jednak mimo wszystko artyści z Polski, no to nie jest pierwszy kierunek, w którym podążają. Zastanawia mnie też, czy ty nauczyłeś się tak na dobrą sprawę myślenia o sztuce w kategorii finansowej, bo taka była potrzeba, czy ty chcesz osiągnąć jakiś pułap, jeżeli chodzi o swoją markę osobistą i tam najłatwiej go osiągnąć? To znaczy... Wiesz, co mam na myśli? Mam na myśli fakt tego, że tak na dobrą sprawę w którymś momencie będziesz mógł sobie pozwolić na to, by windować się w taki sposób, że reszta świata już nie będzie mogła sobie na to pozwolić. Może wróćmy tak, że jeśli chodzi o finanse, to wcześniej miałem strasznie taki duży jakby ciśnienie, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić, ale może była to kwestia budowy domu czy różnych rzeczy. Aktualnie już tego tak nie mam, nie odczuwam. I też jest kwestia może takiej mojej... Znaczy, finanse czy ceny to jest fajna rzecz, żeby wiedzieć, czy to się rozwija, czy nabiera na wartości, czy nie. Także to jest takie... Zbieram sobie punkty. Takie, a to, że za tymi punktami jest jeszcze jakaś waluta, to jest swoją drogą, ale... Ty czujesz, że się rozwijasz w momencie, w którym to na przestrzeni lat idzie do góry. Tak. Inflacja, wszystko idzie do góry, ale zastanawia mnie, w jaki sposób nauczyłeś się wyceniać na przykład swoją sztukę. Bo od czegoś trzeba zacząć. Znaczy, powiem bardzo łopatologicznie, no w Polsce było w taki sposób, wszedłem na internet, zobaczyłem, jakie są... powiedzmy, najpierw sprawdzałem płace w Polsce, patrzyłem, ile ludzi zarabia, jakie pieniądze i stwierdziłem, że okej, z tego budżetu, jeżeli to na przykład było wtedy w czasach tamtych, że 100 tysięcy ludzi, już nie pamiętam, już teraz liczb nie chcę przypominać, ale pamiętam, że paręset tysięcy ludzi zarabiała ponad 10 tysięcy złotych, to stwierdziłem, że ktoś ma zarabiać 10 tysięcy złotych, no to okej, no to raz na jakiś czas może poświęcić na przykład 2 tysiące złotych na obraz. I taką właśnie metodologię przybrałem, jak zaczynałem. I to zadziałało. A twoje obrazy to są twoim zdaniem już w tej chwili dobra luksusowe, czy bardziej sztuka? Znaczy dobra luksusowe. Czyli inwestując w sztukę Marcina Rogala, można powoli podchodzić do niej jak do zainwestowania w dobry zegarek, który z czasem może zyskać na wartości? Tak, bo w sumie dużo mam klientów, którzy odsprzedali swoje obrazy za 2-3-4-krotność. Także to jest już... Jeszcze ten rynek wtórny nie jest aż tak rozwinięty,
ale są przypadki, że tak po prostu zrobili, także nie okłamuję, że nie można na tym zarobić. Co wtedy czuje artysta, który widzi, że jego sztuka tak naprawdę za kulisami rośnie sama? Znaczy, fajne uczucie, ale tak powiem szczerze, że z każdego ranka jak wstaję, ja się skupiam na tym, jakie mam zadanie. Staram się sam nad sobą sobie nie klaskać, wiadomo, tam piątkę sobie przybiję, chwilę się pocieszę i idę dalej do pracy, bo to jest, świat tak szybko pędzi, że... A kogo ty podziwiasz? Jeżeli chodzi o sztukę, jeżeli chodzi o twój rozwój osobisty, bo wspominasz o tym, że zaczynasz coraz bardziej medytować, że ten stoicyzm życiowy jest ci coraz bardziej bliski. Na twoim poletku, że tak to ujmę, artystycznym, w Polsce przynajmniej, chyba nie masz zbyt dużej konkurencji póki co. Znaczy, jeśli chodzi o właśnie, bo typowo, znaczy zazwyczaj ludzie mówią, że jestem w sferach pop-artowych, także myślę, że w pop-arcie to tak nie umiem przywołać nazwiska, z którym kimś bym tam konkurował. Niektórzy tam są inni artyści, którzy też bardzo dobrze idzie, ale nie widziałem ich Excela im, jak im dobrze idzie, także ciężko mi powiedzieć. Ty sukces tak definiujesz na podstawie właśnie liczb sprzedanych trochę obrazów? Tak, no co z temu, że jak widzisz, Van Gogh umarł biedny, co mu z tego? Ja to wiem. Także niestety, ale tak no, jest szara rzeczywistość w cudzysłowie i bardzo patrzę właśnie przez pryzmat właśnie biznesowy. Ile rocznie mniej więcej sprzedajesz obrazów w tej chwili? Wolisz sprzedać mniej za więcej? Tak, czy... tak, teraz tak zrobiłem, robię właśnie. Czyli... tak dążę do tego, żeby tworzyć powiedzmy tylko kilka obrazów rocznie. To staram się. One będą wtedy perfekcyjnie dopracowane, tak, czy tak, ty już właśnie... będziesz rentierem swojej wcześniejszej pracy? Nie, raczej właśnie wolałbym sobie, takie moje marzenie, żebym mógł kupić sobie na tyle czasu, żebym mógł usiąść nad jakimś dziełem, na przykład pół roku malować, dopracowywać każdy jeden detal. No, ale to potrzeba czasu. A ty masz w swoim archiwum obrazy, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Mm. Czy kiedyś do nich będziesz planował usiąść ponownie? Bo wiem, że twój dom to galeria sztuki, tak na dobrą sprawę. Zostawiasz czasami coś dla siebie, dlatego że malujesz to od początku z myślą o sobie, czy dlatego, że uważasz, że są w tym jakieś mankamenty, które nie mogą pójść dalej? I tak, i nie. Znaczy, mamy kilka takich obrazów wybranych. Żona wybrała, powiedziała, że bardzo je lubi, także one nie są nigdy na sprzedaż. A jeśli chodzi o inne obrazy, to trzymam dla dzieci albo na wnuków, jak się doczekam kiedyś. Także pod takim właśnie kątem na to patrzę. Szczególnie, że już widzę, że na przykład niektóre obrazy, które nie udało mi się sprzedać, jak były ceny niższe, to teraz je sprzedaję za trzykrotność tego, co kiedyś chciałem, mimo że to są starsze obrazy. Także widzę w tym duży potencjał i nie mam jakiejś takiej presji sprzedażowej aktualnie. Także... A kiedy nauczyłeś się swojego rytmu pracy w kontekście tego, że potrafiłeś wycenić to we właściwy sposób, że potrafiłeś określić, ile czasu będziesz na to potrzebował? Nie przerażało cię kiedykolwiek twoje puste płótno przed tobą? Nie. W sumie nie. Prawdę mówiąc, nie, bo na tyle też świadomie podchodzę do tych kwestii natchnienia w malowaniu czy jakiejś inspiracji, że nauczyłem się tym zarządzać. Właśnie często ktoś mi się pyta, a co robisz, jakie masz natchnienie? Ja mówię, że tak robię, żeby zawsze mieć natchnienie. Znaczy, jak to nie mam jak natchnienia, to, robisz? To mam dyscyplinę. Okej. Okay. Tak, jak mam natchnienie, to wtedy zazwyczaj sobie przygotowuję, czy szkicuję już powiedzmy nawet 5-7 obrazów na raz. One są już w studiu rozstawione i po kolei według planu idę wtedy z malowaniem. A jak nie mam natchnienia na malowanie, to wtedy wchodzi dyscyplina. Także to nie zawsze człowiek jest zmotywowany i ma chęć do działania, ale wtedy trzeba włączyć dyscyplinę i robić wszystko zgodnie z planem. Także ja to lubię nazywać czasami, że podchodzę do tego jak sportowiec. Za co najbardziej myślisz, że szanują cię twoi klienci? Za to chyba, że jestem sobą. Nie udaję nikogo. Także czasami słyszę od kolekcjonerów, mówią wprost, że powiedzmy dają przykład jakiegoś innego artysty, co jest znany na świecie, ale że on bardzo pokazuje styl życia taki, że dużo pieniędzy wydaje. A u mnie na przykład widzą, jak łopatą kopię coś w ogródku. Także że po prostu jestem sobą. Może to tak z tego, co tak mi się wydaje. Twoje największe hobby poza sztuką i malarstwem, poza tym, co pochłania cię na co dzień?
Dzieci. Twoje dzieci. Dzieci, rodzina, tak. Marzyłeś o tym, żeby zawsze mieć swoją rodzinę właśnie w taki sposób, jaki masz w tej chwili? Tak, no jestem właśnie bardzo szczęśliwy, bo mieszkałem w ładnym domu, mam wspaniałą żonę, dwójkę super dzieci i no, nie wiem, co człowiek może więcej chcieć. Szczególnie, że fajną właśnie rzecz ostatnio widziałem w internecie. Jeden z takich właśnie tych motywacyjnych speakerów powiedział, że trzeba patrzeć na siebie przez pryzmat 85-latka. I on powiedział, że czy ten, coś takiego powiedział, że czy ten 85-latek chciałby, żeby aktualny ja, żeby miał dwa razy więcej pieniędzy, czy byłby z tego dumny? Pewnie nie, z innych rzeczy byłby dumny. Także to trochę taką inną perspektywę daje na życie, na wszystko. W którym momencie poczułeś, że z tego chłopaka, który szuka doświadczeń, tego bad boya na zdjęciu, który z placu remontowego wchodzi na casting dla luksusowych marek, ty chcesz być tatą, który łapie za pędzel i trzyma życie w garści? To mi się wydaje, że chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość mężczyzn marzy o założeniu rodziny, posiadaniu dzieci, żeby mieć dom, prawda? Ja jeszcze tego nie wiem, ale słyszałem, że najpiękniejsze, co można w życiu usłyszeć, jak się jest mężczyzną, to gdy ktoś cię woła tato. No, fajna sprawa, polecam. Dokąd chciałbyś dojść w najbliższej przyszłości? Chciałbyś coś konkretnego osiągnąć? Chciałbyś gdzieś w konkretnym miejscu się wystawić? Czy chciałbyś mieć jakieś konkretne poczucie? Znaczy, to jest dobre pytanie, bo czasami zazwyczaj jak robię sobie plany, no to staram sobie wyobrazić coś takiego, żebym się przestraszył aż. Wtedy to jest, wiem, że to jest dobry kierunek, żeby pójść. Teraz to było takie sobie zrobiłem wyzwanie, że robię dwie wystawy w dwóch różnych krajach przez tydzień, w ciągu tygodnia. No już to zrealizowane. Tak, już to zrealizowane, także odhaczone. Teraz właśnie już mam zaproszenia do innych krajów, mam na swojej liście też pewne kraje, które chciałbym zrealizować. Także raczej pod tym kątem, bardziej chciałbym może do ludzi jednak wyjść. Jednak trochę właśnie, żeby się ludzie na żywo zobaczyli te obrazy, nie tylko przez internet. I budować te relacje. Powiedz mi, czy ty chciałbyś kiedyś odnosić tak spektakularne sukcesy w Polsce, jak odnosisz poza jej granicami, czy uważasz, że sukces lubi ciszę? To jest dobre pytanie. I dobre to, co powiedziałeś, że sukces lubi ciszę. I taki inaczej, mam pomysł, jest w planach, że zrobię wystawę w Polsce, bo jednak mam tutaj jednak dużo znajomych, którzy chcieliby zobaczyć, a tak w sumie ja się zacząłem z tym źle czuć, że nie daję szansy, żeby po prostu poprzebywali z obrazami, zobaczyli na żywo. I także jest taki plan, ale raczej właśnie myślę globalnie cały czas o tym wszystkim. Także nie chciałbym się tylko zamykać. Szczególnie, znaczy teraz chyba to się już powoli zmienia, ale jak zaczynałem, no to wtedy jak zaczynałem, no to w Polsce rynek czasami był, może nie rynek, ale niektórzy ludzie nie, jakby może nie chcę być niewdzięczni, no ale lubili szpile wbijać, także żeby nie malować czy coś tam, takie różne głupie komentarze. Już się nauczyłem tym nie przejmować, ale to z czasem przychodzi. Ale też nie ukrywam, że to był taki jeden z motywatorów dla mnie, no żeby wyjść jednak poza granicę. Także powiedzmy zrobić takie kółko wokół świata, wrócić do Polski i wtedy powiedzieć, no to siądźmy do stołu, porozmawiajmy. Marcin Rogal, który cały czas szuka doświadczeń. Nigdy nikt ci nie zrobił krzywdy, jeżeli chodzi właśnie o cenę twojego dzieła pod kątem tak naprawdę tego warsztatu, którego musiałeś nauczyć się sam? Bo nie znam drugiego faceta, który jest takim samoukiem w każdej kwestii jak ty. To znaczy, ja wiem, że jest dużo na przykład w Polsce artystów, co ja uważam, że dużo ładnie malują ode mnie i to ja się nie mówię, że powiedzmy jestem lepszym z artystów w Polsce, jeśli chodzi o malowanie, bo jest dużo większych. Ja uważam, że po prostu jeśli chodzi o moją karierę artystyczną, to się dobrze rozwija, jedno z lepszych w Polsce. Ale jeśli chodzi o sam warsztat, to jest bardzo dużo ludzi, co dużo ładniej maluje, tylko po prostu brakuje im całości. Tak jak wspominałem, sama część artystyczna to jest tylko mały kawałek, jeśli chodzi o mała część tego, jeśli chodzi o sukces artystyczny. Także czasami dostaję, czy słyszę, że mój warsztat nie jest dopracowany, czy coś tego typu i to jest w porządku, bo ja to wiem, że tak jest. To jest nawet śmieszne, widzisz, ja już prawie maluję, nie wiem, ponad 10 lat. Ja dopiero w tym roku sobie wygooglowałem, jak się robi kolory skóry, odcieni poprawnie, bo ja zużywam sobie swoją jakąś metodę. Także ja to nie ukrywam, ale nie zamierzam też się z tego powodu tam biczować, tylko po prostu czas się rozwijam i dokształcam. Jakie jest pytanie, którego ci dzisiaj nie zadałem, a myślałeś sobie w drodze na wywiad, że może paść? Jakie pytanie, o matko? Czy jest coś, czego nie powiedziałeś, a wydaje ci się, że warto, żeby wybrzmiało?
Zmieniłem. Możesz się przedstawić jako pewnego rodzaju osoba, możesz mi powiedzieć coś, czego jeszcze nie usłyszałem, ale wiesz, co mam na myśli? Mam na myśli fakt tego, że kiedy ktoś zjedzie na wywiad, to zawsze zastanawia się, a o co mnie może ten Max zapytać. Powiem szczerze, że się chyba nie zastanawiałem na tym nawet. Tak szedłem na żywioł. Jak większej rzeczy. Marcin Rogal, pięknie postawiona kropka, zawsze idący na żywioł, tak. Zawsze z planem. Co się tak naprawdę wyklucza, ale w twoim, w twojej osobie tworzy spójną całość i tego ci życzę, żebyś dziękuję. Może dążę, że to jest właśnie przekalkulowane ryzyko. Tak, życzę ci, żebyś umiał zawsze to ryzyko kalkulować. Może to dorastanie w tym okresie największego kryzysu spowodowało, że ty potrafisz łączyć się. Zobaczmy, czy to był największy w obecnych czasach. I tak postawimy kropkę. Miejmy nadzieję, że zawsze będziemy umieli się w tym wszystkim odnaleźć. Moim dzisiejszym gościem był Marcin Rogal, Mr. Art Pride, który świat biznesu, świat sztuki łączy w spójną całość i tego ci życzę, żeby zawsze tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. To była audycja i podcast Zza Kulis. Max Baer, kłaniam się. Czołem. Zza Kulis w Chili Z.